Witam serdecznie, kochani. Zajrzymy sobie dzisiaj do majowej edycji pudełka Pure Beauty. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy czekali na filmik. No, grafikę mamy bardzo piękną, taką botaniczną. A co w środku? I jak to wygląda składowo? Tutaj, największy kosmetyk, jaki wpadł mi w ręce na pierwszy rzut, to Sajos, e, Keratin i co to jest? No i jest to intensywna odżywka. E, zawiera tą Keratynę na drugim miejscu w składzie, ale zawiera też substancje, których ja unikam. Jest tu dimetylamin, e, jest metylparaben. I jest z liką. Także ja sobie odpuszczę. Odżywka jest warta prawie 24 zł za 250 ml. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest firma Medicept. I jest to spray do dezynfekcji powierzchni. Bardzo przydatna sprawa. W fajnym, wygodnym opakowaniu no, można sobie dezynfekować rulery, masażery. Kawitację, jeżeli używacie Szczotki, pędzle Naprawdę bez tego Ani róż Bo no, też żeby pielęgnacja Była prawidłowa To trzeba też zadbać o odpowiednią Higienę, a nie przenosić sobie Jakieś zarazki, bakterie Z innych przedmiotów na twarz Na przykład, dlatego też ważne jest Częste pranie ręczników Używanie ręczników Każdy do innej części ciała No Także ten produkt mnie cieszy, zostawiam i jest on warty 12 zł za 100 ml. Kolejną rzeczą z tego pudełka, która już mi się coś kojarzy, L'Occitane en Provence i jest to krem do rąk. Ja nie wiem czy ja go nie mam w szafce, jeszcze nie otwarty, ale fajna pojemność, taka do torebki idealna jak to wygląda składowo. No skład już nie jest tak optymistyczny. Znalazło się tu kilka syntetyków, jak pek 100 jak hmm, polimer akrylowy. No takie oblepiacze, niby to na ręce, ale też szkoda. Następną rzeczą z pudełka jest woda perfumowana. Ja dostałam wersję Pitch Tak zakrętkę odkręciłam, sprawdziłam zapach i... Jest on dosyć słodki, ale powiem Wam tak, że mi perfumy leżą, stoją. Ja tego nie używam. Nie lubię takich perfumowanych zapachów. Wolę jakieś tam świeże, żywe, owocowe. Więc nie wiem, co, co akurat z tym zrobię. Zobaczymy. No, ale fajnie, że coś takiego się pojawiło. Kiedyś chyba też były inne opcje tych wód perfumowanych. Są one warte... o. 4 dychy za 30 ml, no to cena jest taka dosyć spora. Tu mamy próbeczkę, całą nocną, jakąś odżywkę regenerującą składowo. Też tu jest trochę nawalony tych syntetyków i metal paraben. No, także tutaj nie zachęcam, ale pozostawiam Wam do wyboru. Następna jest firma Soraya Botanic Retinol Botaniczne Serum Wygładzające 40, plus, ale na to tam nie patrzmy. Na dzień, na noc z bakuchiolem, białą wierzbą, kwiatem magnoli. Skład jest czyściutki. Tutaj nie ma retinolu, ale jest ten bakuchiol, który no, działa podobnie. Jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Zapewnia nam regenerację hartuje skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV działa anti-aging także no super, nie ma skutków ubocznych powiem Wam, że jest to firma Soraya więc kosmetyk na pewno nie będzie drogi i ta firma ostatnio mnie naprawdę pozytywnie zaskakuje już Wam mówię cenę no 26 zł za 30 ml myślę, że warto i myślę, że no, ten kosmetyk poleci na pierwszy rzut do łazienki i już do użytkowania. Wianuszek i peeling do ciała z mielonymi pestkami czarnego bzu. O, do tej wersji jeszcze nie miałam. O, te peelingi są no jak peelingi. No rzadko kiedy zużywam peeling do końca. Y no może być, no tutaj możemy się spodziewać naturalnego składu i tak jest także wszystko w porządku duża pojemność, bo 265 gram i za to naturalne cudo zapłacilibyśmy 35 zł ok oh, must have <noise> pewnie się wszystkim już Dobrze kojarzy ta firma. I to jest eksfoliujący żel do twarzy, do szyi i do dekoltu. No tak, 120 gram z aloesem, złotem koloidalnym, witaminą ACE. I gdzie my tutaj mamy skład? No powiem tak. Kosmetyk bazuje na pochodnej ropy naftowej. Czyli będzie działo tak powłokotwórczo, może uszkadzać ochronny płaszcz kwasowy skóry. Potem mamy też do tego dołożony polimer akrylowy. No to czy to takie eksfoliujące i dobre działanie będzie miało? Nie sądzę. Mamy tutaj z takich lepszych substancji też retinyl. Ogólnie ja jestem na nie. No, ale z tej firmy już widziałam gorsze składy, także, jak tam uważacie, możecie potem przetestować i, i wydać opinię już po użyciu, jak to tam się u Was sprawdziło. No, ale jest on na pewno ten kosmetyk komedogenny, czyli trądzikotwórczy. Tego się mogę po nim spodziewać. Cena tego naszego must haveu. To 110 zł. No sporo. A skład pozostawia wiele do życzenia. Następną rzeczą w takim o, ładnym opakowaniu błękitnym jest firma Mia. Maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu. Ekstrakty z różeńca górskiego ilnu, olejek z pestek winogron, betaina, wosk z borówki, masła mango i szea witamina E. Bardzo ciekawy skład. Um, jak to wygląda w insy? No, tutaj wszystko jest w porządku. Nic, tylko testować. A kosmetyk ten jest wart prawie 40 zł za 50 ml. I tutaj też macie rekomendację. Hashabaj. Następną mamy naturalną, ziołową pastę do zębów firmy Arganowe. Kraj pochodzenia: Indie. Nasza naturalna, ziołowa pasta ajurwedyjska. Warta jest prawie 17 zł za 100 ml. Serum Sylveco Wow. Z niacinamidem 5%, z cynkiem, sokiem z brzozy, ksylitolem, kwasem hialuronowym. Skład czyściutki i już po nim widać, że to jest właśnie bardziej przeznaczone do cery tłustej, mieszanej. No, bo tutaj substancje będą takie wyciszające, wysuszające troszkę, bym powiedziała albo zasuszające. No i co? Z tego też jestem zadowolona, bo ja jestem posiadaczem cery mieszanej. A nasze serum warte jest 30 zł za 15 ml. I także mamy tutaj rekomendacje Hashabai. Mija i suchy szampon, puder do stylizacji, dwa w jednym. Aha, czyli to jest taki i szampon suchy, i puder do stylizacji, który co będzie robił? Pochłaniał sebum, odświeżał włosy, unosił włosy od nasady, ułatwiał stylizację i pielęgnował skórę głowy. Tutaj jest dowód na to, że można robić dobre. I naturalne kosmetyki do włosów. Jak to wyjdzie w praniu, jaki to da efekt, to też możecie spokojnie testować i dawać znać. 10 gram w cenie 35 zł. No, także no, w miarę mała pojemność, ale tego też się chyba za często nie używa. To tak okazyjnie raczej. Następną rzeczą jest Bielenda, brokatowy balsam do ust. Yy, tutaj ma taki kolor zielony, ale z opisu wynika, że jest bezbarwny i pozostawi złotą poświatę na ustach. Skład jest do przejścia, więc wszystko w porządku. Także zostawiam pomadek zawsze mało. <gryw> zawsze się gdzieś gubią i nie ma ich kiedy potrzeba. I nasza pomadka jest warta 20 zł, i widzę, że tu można było dostać też inną opcję. Tutaj mamy taką próbkę kremu na noc od dr Irena Eris. Składu tutaj nie znajdziecie, ale z tego co znalazłam w internecie, no to ten krem bazuje się na silikonach, na pochodnych ropy naftowej. No, dla mnie kategoryczne nie. Wysep trądziku potem murowany. No, ale to już też wasza sprawa. Czy chcecie się przekonać sami, czy tam posłuchać dobrej rady? No i powiem Wam, że nawet ta próbka jest dużo warta. No bo cały krem 50 ml kosztowałby 140 zł. Tutaj mamy 25 ml, czyli połowa z tego 70 zł. No, sporo. To już za tą cenę mogli się tam postarać, no ale czego można się spodziewać po tej firmie? Tak szczerze. Kolejna rzecz z tego pudełka to facebook i jest to baza pod makijaż do każdego rodzaju cery. No tutaj jestem święcie przekonana, że skład jest dobry. Wiem, że jeszcze mam w zapasach kiedy ja to wszystko zużyję nie mam tej manii, żeby używać bazę pod makijaż starczy mi fluid i, i puder ryżowy i tyle 30 gram fajna firma no to by było wszystko z tego pudełka czy jestem zadowolona no to tak z tych rzeczy sobie skorzystam no i jest ich całkiem sporo Te pójdą u mnie na bok z różnych względów, które omówiłam wcześniej, ale tych kosmetyków, które zostawiam, jest znacznie więcej, więc jestem tutaj zadowolona. Wartość tego pudełka to jakieś pół tysiąca, no także znaczna przebitka cenowa. No, jest spoko, jest fajnie. A wy, co sądzicie? Będę czytała Wasze komentarze na pewno, więc do usłyszenia.